Drugi dzień lubelskich targów piw rzemieślniczych. Zaczynamy na stoisku szałów. No właściwie jednego szały, bo tym razem jednego. Jest tak. Wojtuś, a Janek, właśnie co tam się ostatnio z Jankiem dzieje? Witam serdecznie. Z Jankiem się nic specjalnego nie dzieje. Janek, że tak powiem, kontynuuje swoje wykształcenie i rozpoczął w tym roku studia, tym razem branżowe, czy to znaczy technologię żywności, i ma w ten weekend ma zjazd po prostu i dlatego jestem sam. No właśnie, no tematy w ogóle studiów piwowarskich, a to nie tylko piwowarskie, co właśnie w kierunku ogólnie, prawda? Ogólnie tak. Żywnościowym to jest w ogóle inna bajka. O, witamy golemów. Cześć, witam. Golemy były wczoraj na wideo. No i Wojtku, tradycyjnie zapytuję pod koniec roku o rok miniony. Jaki to był dla was rok? Rok był i fajny, i trudny, i do wszystkiego po trochu, no jak to w tej branży. No wiadomo, że... przepraszam, tylko telefon wyłączę. Bo... A no właśnie dzwoni w tej chwili Janek do mnie. No to możemy odebrać. Cześć, witam, bo właśnie z Michałem, z docentem... Pozdrawiamy. Nagrywamy ten wywiad, że tak powiem, mówimy o tobie, a ty akurat dzwonisz, no to jakby tego. No, pozdrowienia od Janka, bo właśnie dzwoni i Michał się pyta, jak minął na rok dla nas. No mówię, i dobrze, i ciężko, i wszystko po trochu, także że tutaj postaram się coś też od ciebie powiedzieć. Dobra, no. Jak będziesz miał następną przerwę, to zadzwoń. Na razie. I to nie było tak, że to leci na żywo i Janek od razu zadzwonił. Tata! Ale nie mów tego. Tak, bo nie. Tak, to nie była instrukcja, co mam mówić, a czego nie. No, kontynuujemy, że tak powiem, naszą tutaj przygodę z piwem. Staramy się trochę wprowadzać coś nowego, kontynuować to, co jest dobre, co klienci zaakceptowali, wracać do tych piw i troszeczkę... Znowu piwa leżakujemy, jest dzisiaj na kranach i porter z beczki, i Riz z beczki, i buba, fest buba też z beczki po Kalwadosie. No, staramy się to wszystko, co dobre, kontynuować i jakoś tutaj troszeczkę rozwijać tą naszą produkcję. Myślę, że w dobrym kierunku. No, klienci muszą to ocenić. Wszyscy, którzy tutaj oglądacie nas i tak dalej, pijecie nasze piwa, musicie ocenić, czy tutaj idziemy w dobrym kierunku. Oczywiście w Polsce jest jakiś tam delikatny problem z dystrybucją tego piwa, takich piw kraftowych, no ale no, trzeba sobie jakoś radzić, no niestety. No właśnie, temat buby, Wojtek powiedział, no z tą bubą to za bardzo nie chcę mówić, bo nie wiadomo jak to wyjdzie, no ale no, temat wiadomo gorący, wiadomo, że wszyscy czekają na tą kolejną wymrażankę buby Extreme. Trzy tygodnie temu rozmawiałem z Łukaszem Kojro, którego drożdże z Single Trappista zostały użyte właśnie do uważenia buby. Powiedziałeś, że buba uważona, buba aczkolwiek jeszcze z tą fermentacją. Tam, do końca. Jest buba, nawet mamy ją, ten tak, aktor drugiego planu. Z tą bubą, bubę mamy tutaj, świeżą w zasadzie, no ona jest nieodleżakowana oczywiście, ale przywieźliśmy trochę tej buby, żeby spróbować, myślimy, że jest dobra. Odfermentowała nieco płycie jak poprzednia, ale to nie jest nic złego. W związku z tym ma mniejszą zawartość alkoholu, co oczywiście, jeżeli dojdzie do wymrażania tego piwa, to nie będzie miało większego znaczenia. Ale pozwól mi wejść w słowo, bo też ważyliście kolejną warkę buby przecież ostatnio. No tak, prawda? No właśnie o tym mówię, o tej bubie, która teraz była uważona, która jest prawie no, dosyć świeża. No właśnie, przecież to było, ale to było 3 tygodnie temu. Było nie, to ważenie. Nie. No nie chcę tutaj tego, bo nie pamiętam dokładnie, no właśnie, Janek zważył, ale... Może to jest jakaś kolejna warka? Nie, ta buba jest wcześniejsza, o, już trochę minęło, to nie... Ale... buba jest, przyznaję, że ta, co jeszcze jest niepodłączona na kranie, ale mam ją w beczce i podłączymy na pewno, bo ta buba tutaj w beczce po Kalwadosie, ta poprzednia już się kończy. Tak, żeby każdy mógł spróbować ocenić. Ona musi poleżakować, dopiero jak odleżakuje, będziemy ją próbować w jakichś takich testach krzyżowych, Janek i ja, i na pewno jeszcze kogoś poprosimy do tej degustacji. I wtedy dopiero podejmiemy decyzję, czy nadaje się
do wymrażania, czyli żeby tak przerobić to na bubę Extreme. Czyli terminowo, kiedy to mniej więcej będzie, w sensie od ta decyzja, żebym cię mógł już zapytać i za pośrednictwem wy się też dowiecie, czy no, myślę, decyzja jest pozytywna, czy negatywna. Spokojnie, to ze 3 miesiące musi poleżakować, żeby 3 wiedzieć. 3 miesiące. Tak, żeby czyli wiedzieć, że się nadaje do wymrażania. No. To chciałbym też powiedzieć wszystkim, że poprzeczka z poprzednią bubą została podniesiona tak wysoko, że, no, że po prostu to nie może być piwo z przypadku. Nie? No jest piwo, to wymrażamy. No nie, no, to będzie podlegało, powiedzmy, naszej ocenie, czy rzeczywiście po leżakowaniu piwo jak gdyby spełnia jakość taką, że możemy to znowu wypuścić na rynek jako bubę Extreme. A i tak oczywiście będą oceny na pewno bardzo różne. No, na pewno będą gorsze, bo na pewno tak będą gorsze. No. Urosło, wiesz, to zawsze, do takiego mitu. To zawsze coś tam jest, pozostaje. Ta pierwsza to było. Ta pierwsza, a to już potem do tego. Tak jak moja babcia jeszcze umierając mówiła, że parówki to tylko te przed wojną, co były, bo Zagierka, te to są tak. Bo Zagierka to już nie, a nie, nas Zagierka. No, tak. Dobra, czyli temat buby za 3 miesiące się wyjaśni, czy będzie, czy nie będzie, czy trzeba będzie jeszcze dłużej poczekać. Natomiast ja pytam tradycyjnie, nie pytam o kwasy. Pijemy czarną porzeczkę. Rozumiem, że też tak, masz. Tak. Jak zwykle fantastycznie orzeźwiająca. Jeszcze malina będzie podpięta później. Czy coś nowego? Czy coś z kwasami w tym roku jest wielka bieda. O. Mamy piwo bazowe na kwasa, ale co do decyzji do użycia owoców, na razie się trochę wstrzymujemy, bo jest troszeczkę martwy sezon, czyli nie ma festiwali, nie ten, to dopiero na wiosnę, a teraz nie możemy tych owoców dodać, bo za wcześnie ono nie dotrwa, ono musi, z owocem musi być w miarę świeże, nie? Nie może za długo leżeć z niektórymi owocami. Z czarną porzeczką tak, to nie ma problemu, nie? Ale z niektórymi innymi nie za bardzo. Także, a ponadto jest druga poważna sprawa. W tym roku z powodu przymrozków wiosną poprzedniego roku jest bardzo mało owoców i są bardzo, bardzo drogie. Są mniej więcej trzykrotnie droższe jak w poprzednich latach. No i tego piwa pewno nie będziemy, bo będzie naprawdę bardzo drogie. No nie da się tego ukryć, że i tak... Tanio już było. No, znaczy nie, no ten rok, no bo to zależy od zbiorów owoców, no niestety i cen tych owoców. Tych owoców naprawdę tu jest dużo, tu jest... Od 20 kilka do ponad 30% owoców, no, także to jest niebagatelna, że tak powiem, część potem ceny tego piwa, a też nawet schodząc z jakąś tam marżą do absolutnego minimum po to tylko, żeby to było, no to i tak to piwo będzie droższe, no nie da się ukryć. Dlatego musimy to zrobić jakoś tak z rozsądkiem, żeby zobaczyć, czy tutaj no, ludzie, konsumenci to przyjmą, nie, no, piwosze, bo no, jest jakaś pewna granica, powyżej której część przynajmniej ludzi no, powie, no sorry, ale już jest za drogie, no my to też 20 rozumiemy. 20 zł, nie, za no, na przykład, nie, kwasa owocowego. Ale mamy, wypuszczamy pierwszego kwasa w butelce, nie, także. Czyli? No, więcej nie będę mówił, będzie, już za moment będzie, już jest w butelce, owszem, etykiety się drukują. Ale to takie lambici. Nie. Taki mniej więcej kwas, tak. Okej. No dobrze, słuchajcie, no to wszystko się wyjaśni na wiosnę. Tak, no z wiosną powiedzmy rusza jak gdyby na nowy rok, jeżeli chodzi o imprezy piwowarskie, o sezon i tak dalej. No i coś będzie więcej, powiedzmy, wiadomo, czy będziemy wiedzieli, co dalej robić, nie? Także... Wszystkiego dobrego dla Szału Piw w roku 2018 życzymy w takim razie. Ja pozdrawiam wszystkich naszych wiernych piwoszy i tych, którzy lubią nas i piją nasze piwa. I którzy jeszcze nie wiedzą, że będą was lubić. I którzy nas dopiero polubią, tak, tak oczywiście. Na razie.